Dzisiejsze rozważanie Księgi Apokalipsy będzie dotyczyło piątego rozdziału tej proroczej Księgi Nowego Testamentu. Piąty rozdział Księgi Apokalipsy jest kontynuacją czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy. Oba rozdziały, czwarty i piąty, są wstępem do proroc zapisanych w szóstym i siódmym rozdziale Księgi Apokalipsy do proroc o sześciu pieczęciach, pieczętowaniu 144 tysięcy i wizji zbawionych w niebie. Piąty rozdział Księgi Apokalipsy wraz z czwartym, szóstym i siódmym rozdziałem wchodzi więc w skład jednego odrębnego widzenia, ukazującego dzieje Kościoła. Aż do paruzji, czyli powrotu pana Jezusa i wizję zbawionych w niebie. Pamiętamy, że w Apokalipsie czwartym rozdziale Jan został zaproszony do nieba przed Tron Boży. Opisując Tron Boży, prorok wspomina: dwudziestu czterech starszych zasiadających na tronach wokół Tronu Bożego cztery tajemnicze istoty pełne oczu, wielbiące Boga nieskończonymi hymnami. Zapisał również, że widział, kiedy istoty żywe przerwały swój hymn uwielbienia, dwudziestu czterech starszych złożyło Bogu cześć za cud stworzenia świata i życia. W piątym rozdziale Księgi Apokalipsy Jan opisuje dalej to, czego był świadkiem przed tronem Bożym w niebie. Zanim jednak rozpoczniemy rozważanie piątego rozdziału Księgi Apokalipsy, przypominam o subskrypcji naszego kanału. Nie zapomnijcie też nacisnąć dzwoneczka, aby być powiadomionymi o nowych, kolejnych materiałach teologicznych dotyczących Księgi Apokalipsy. Apokalipsy i innych zagadnień biblijnych. No i oczywiście, jeśli możecie, zostawcie swój komentarz pod filmem, a jeśli uznacie za słuszne, łapka w górę. No i oczywiście uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe dla naszego kanału, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do o wiele większej ilości osób. Wszystkie dane na ten temat znajdziecie w opisie dzisiejszego materiału. A więc bierzemy do rąk Księgę Apokalipsy, proroczą Księgę Nowego Testamentu, ostatnią Księgę, która zamyka cały kanon ksiąg biblijnych Pisma Świętego. I w pierwszym wersecie piątego rozdziału. Jan zapisuje to, co widział, będąc zabrany do nieba przed Tron Boży. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Apostoł Jan, zabrany w widzeniu przed Tron Boga w niebie, Zauważył księgę w prawej ręce ojca, zasiadającego na tronie wszechświata. Bardzo ten widok go zdziwił i przykuł jego uwagę. Oczywiście nie była to księga w tej postaci, jak ten egzemplarz Pisma Świętego, który trzymam w swojej prawej ręce. Była to księga w postaci zwiniętego rulonu papirusowego lub pergaminowego, gdyż tak wyglądały księgi w końcu I wieku, kiedy Jan otrzymał na Patmos wizję Apokalipsy. Fakt, że zwój znajdował się w prawej ręce ojca, świadczy o tym, że treścią zwoju były sprawy najwyższej rangi. Manuskrypt, jak zapisał apostoł Jan, był zapisany z obu stron, aby na jego ograniczonej powierzchni znajdowało się jak najwięcej tekstu. Rękopis, który zauważył Jan w prawej ręce Boga, był pełen treści. Zwój na wzór starożytnych dokumentów był zapieczętowany siedmioma pieczęciami. Ważne pisma były opatrywane pieczęcią lub pieczęciami. Pieczęć objawia autora pisma, wiarygodność, ważność i poufność jego treści. Siedem pieczęci, zgodnie z biblijną symboliką liczby siedem, świadczy o niezwykłej ważności treści tej księgi, ukrywającej. Historię Bożego Kościoła od czasów apostoła Jana aż do paruzji, czyli powrotu pana Jezusa i zakończenia doczesnej historii ludzkości. Popatrzmy na werset drugi. Jan zapisał. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę. I zerwać jej pieczęcie. Gdy Jan przypatrywał się Bogu Ojcu, zasiadającemu na tronie wszechświata, i tajemniczej księdze w jego prawicy, wystąpił potężny anioł, który donośnym głosem zawołał: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? Pytanie Anioła nie dotyczyło tego, kto potrafi zerwać pieczęcie i otworzyć księgę. Nie stanowiłoby to większej trudności dla jakiejkolwiek istoty niebiańskiej. Pytanie Anioła dotyczyło raczej tego, kto jest godny to uczynić, kto ma prawo tego dokonać. Popatrzmy na werset trzeci. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Jan, obserwując tą scenę, widział, że w całym wszechświecie nie znalazła się jakakolwiek istota niebiańska, mająca prawo, będąca godną otworzyć księgę i wejrzeć w jej treść. I czwarty werset. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. Jan, przyglądając się temu wszystkiemu z zapartym tchem, doszedł do słusznego wniosku, że manuskrypt zawiera niezwykle ważną treść w kontekście wielkiego boju między dobrem a złem i historii Kościoła Bożego. Zapragnął poznać jego treść, ale ponieważ w całym wszechświecie nie znalazła się istota godna, mająca prawo, by podejść do tronu ojca, wziąć z jego ręki zwój, zerwać jego pieczęcie i objawić jego treść, prorok bardzo się rozpłakał. Spójrzmy na piąty werset. A jeden ze starców rzecze do mnie. Nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. W tym wersecie Jan widzi jednego z dwudziestu czterech starców, a ściślej starszych. Występuje tu w greckim tekście słowo presbyteros. Greckie słowo presbyteros. Oznacza starca w sensie podeszłego wieku, lub starszego w sensie rangi, stanowiska czy znaczenia piastowanego urzędu. W świetle tego, co wyjaśniliśmy sobie na ten temat, omawiając czwarty rozdział Księgi Apokalipsy, wydaje się słuszne, że chodzi tu o starszych, w sensie członków Rady Niebiańskiej. Jeden ze starszych tej prawdopodobnej Rady Niebiańskiej pocieszył Jana, by nie płakał. Zapewnił go, że jest ktoś godny, ktoś, kto ma prawo zerwać pieczęcie i objawić treść tajemniczej księgi. Nazwał go lwem z pokolenia Judy i korzeniem Dawidowym. Są to mesjanistyczne i prorocze określenia Pana Jezusa w Starym Testamencie. Lew jest powszechnie uznany za króla zwierząt. Określenie te pasuje do Mesjasza, Chrystusa, pochodzącego z plemienia Judy, patriarcha Jakub. Błogosławiąc synów przed swoją śmiercią około 1644 roku przed naszą erą, przyrównał Judę do lwa i zapowiedział, że właśnie z plemienia Judy przyjdzie na świat Mesjasz. Żeby nie być gołosłownym, otwieram w Starym Testamencie księgę rodzaju, czyli pierwszą Księgę Mojżesza. Czytam 49 rozdział i tam wersety 9 i 10. Szczenię lwie, Juda, synu mój, z łupu, synu mój, podniosłeś się. Czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy? Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego aż przyjdzie władca Jego i Jemu będą posłuszne narody. A więc ten zapis Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, będący przedśmiertnym błogosławieństwem patriarchy Jakuba dla Judy i jego potomków, przyrównuje plemię Judy do lwa. A Mesjasza, Przedstawia jako tego, który wyjdzie z plemienia Judy jako władca Jego. Również prorok Izajasz w końcu VIII wieku przed naszą erą zapowiedział przyjście na świat Jezusa Chrystusa jako potomka królewskiego rodu Dawida. Przyrównuje go do różdżki z pnia Isajego, pędu z jego korzenia, korzenia Isajego. Pamiętamy, że Isaj był ojcem Dawida. I zapis ten znajduje się w jedenastym rozdziale starego, z księgi proka Izajasza, księgi starotestamentalnej. I tam w 11 rozdziale czytam wersety pierwszy i dziesiąty. Izajasz zapowiadając przyjście Mesjasza, napisał: I wyrośnie różdżka z pnia Isajego. A pęd z jego korzeni wyda owoc. No i kolejny werset dziesiąty. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isaego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. A więc proszę zauważyć również w tym proctwie mesjanistycznym, zapowiadającym. Przyjście na świat Jezusa Chrystusa, jako naszego odkupiciela, Chrystus jest przedstawiony jako ten korzeń Dawida, jako ta różdżka z pnia Isaiego. Starszy przedstawił Jezusa jako zwycięzcę nad mocami zła. I to też jest ważny fakt. Bo gdyby Chrystus nie zwyciężył, nie byłoby już żadnej nadziei dla świata. Żadnego ratunku i ocalenia. Nie byłoby też żadnej przyszłości dla ludzkości, a więc nie byłoby księgi Apokalipsy i jej proroctw. Nie byłoby zwoju zapieczętowanego siedmioma pieczęciami, zapowiadającego ostateczne zbawienie i odnowę świata. Ludzkość i Ziemia pogrążyłyby się w nieistnieniu. Dzieje ludzkości zostałyby przerwane na zawsze. I spójrzmy teraz na szósty werset piątego rozdziału księgi Apokalipsy. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Przed tronem Otoczonym kręgiem 24 starszych, wśród czterech serafów stał baranek skrwawiony, jakby zabity. Obraz skrwawionego, jak mówi tekst grecki, zarżniętego na ofiarę baranka, ukazuje głębokie cierpienie i ból Chrystusa, który przyjął na siebie śmierć. Za nasze grzechy, dla naszego ocalenia. Baranek przedstawia Jezusa Chrystusa. Jako ofiarę za nasze winy i jako jednocześnie naszego orędownika przed tronem Boga Ojca w niebiesiech. Jako nasz pośrednik i odkupiciel. Chrystus przedstawia Ojcu siebie samego. Jako zadość, uczenie, uczynienie za nasze grzechy. Siedem wieków wcześniej, Daniel, będąc na babilońskim dworze, ujrzał w proroczej wizji Pana Jezusa, przystępującego przed tron Ojca, jako naszego pośrednika i orędownika. Zapis ten znajduje się w proroczej księdze Daniela. W siódmym rozdziale. I tam wersety 9 i 13. Siódmy rozdział księgi Daniela, werset 9 i 13. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego trony jak płomienie ogniste a jego koła jak ogień płonący. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. W zasadzie prorok Daniel w siódmym, 700 lat przed zapisaniem Księgi Apokalipsy widział to samo, co apostoł Jan? Widział tron Boży i widział, jak przed tronem Bożym stanął Jezus Chrystus. Po co Pan Jezus, podobny do Syna Człowieczego, jak zapisał starotestamentalny prorok, stanął przed Bogiem Ojcem zasiadającym na tronie wszechświata? Po to, aby wstawiać się za nami, aby orędować za nami. Aby wyjednać nam przebaczenie i zbawienie. W połowie pierwszego wieku apostoł Paweł, w liście do swoich rodaków, opisał Chrystusa jako arcykapłana w niebiańskiej świątyni, ofiarującego Bogu ojcu własną krew, przelaną za nasze wieczne odkupienie. I tutaj, moi drodzy, spójrzmy na list apostoła Pawła do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział i werset jedenasty po czternasty. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział, od wersetu jedenastego po czternasty. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, Wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany. To jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość o ileż bardziej krew Chrystusa który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu oczyści sumienie nasze od martwych uczynków abyśmy mogli służyć Bogu żywemu Tutaj apostoł Paweł nawiązuje do świątyni starotestamentalnej Boga Jahwe w Izraelu. W niej składano ofiary za grzech, zwierzęta umierały, śmierć tych zwierząt, krew tych zwierząt ofiarnych dawała pokutującemu Izraelicie przebaczenie, gwarancję Bożego pojednania. I Chrystus Pan jest właśnie taką ofiarą przed tronem Boga Ojca w Niebiesiech. Przedstawia Bogu Ojcu swoją własną krew, swoje własne życie. Być może wyciąga ręce, pokazuje na swoje rany i mówi: Ojcze, proszę o przebaczenie dla Kowalskiego i Malinowskiego, bo umarłem za nich. Moja krew zmywa ich winy, a oni głęboko uwierzyli i zapragnęli zbawienia. Podobnych tekstów przedstawiających Chrystusa jako arcykapłana w niebiańskiej świątyni, pełniącego przed tronem Ojca służbę naszego orędownika, mamy w Biblii wiele. Jan zapisał, że Baranek miał Siedem Rogów. Ten drobny szczegół umyka wielu czytelnikom Apokalipsy i być może jest dla nich niezrozumiały. Tymczasem w mojej ocenie jest on ważny, gdyż wskazuje na Chrystusa jako równego Bogu Ojcu. Liczba 7 w symbolice biblijnej określa coś, co jest zupełne, pełne, nieograniczone, dobre, doskonałe, boskie. Rogi natomiast w symbolice biblijnej oznaczają między innymi moc, siłę, władzę. Jeśli zamówicie materiał z dzisiejszego rozważania 5 rozdziału księgi Apokalipsy, tam są wypisane teksty Starego i Nowego Testamentu wyjaśniające symbolikę rogów czy rogu w proroctwach. Róg oznacza moc, siłę, władzę. Ewangelista Mateusz sprawozdaje, że Chrystus przed swoim odejściem złożył apostołom deklarację, że posiada wszelką moc na niebie i na ziemi. Ten zapis znajdziecie w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale i wersecie 18. Dlatego właściwa interpretacja siedmiu rogów na głowie baranka wskazuje na to, że Chrystus posiada nieograniczoną moc, a więc jest wszechmocny. Jest wszechmocny tak samo jak Bóg Ojciec. Wszechmoc jest atrybutem Boga. Skoro Chrystus ją posiada, to znaczy, że jest istotą boską, równą Bogu Ojcu. Jan zapisał także, że baranek miał siedem oczu i od razu wyjaśnia, że symbolizują one siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Chrystus przed swoim odejściem z tej ziemi obiecał uczniom, że jego miejsce zastąpi doskonały pocieszyciel Duch Święty. Duch Święty będzie prowadził Kościół, objawiał prawdę i działał na rzecz zbawienia ziemian. Dlatego Duch Święty jest nie tylko zastępcą Pana Jezusa na ziemi, ale także jakby Jego oczami. Siedem oczu, oznaczających siedem duchów Bożych. To w rzeczywistości określenie pełnej i doskonałej służby posłanego na świat ducha świętego. A symboliczny motyw siedmiu oczu nie jest czymś nowym w księdze Apokalipsy, bo występuje już w Starym Testamencie w księdze proroka Zachariasza. W księdze proroka Zachariasza w czwartym rozdziale i dziesiątym wersecie. Czytam następujący zapis, czwarty rozdział, dziesiąty werset. Te siedem lamp to oczy Pana, one to przepatrują całą ziemię. Siedem lamp to oczy Pana, które przepatrują całą ziemię. Co to znaczy, że oczy Pana przepatrują całą ziemię? W wielu tekstach Biblii czytamy o tym, że Bóg oczami swymi szuka wiernych na tej ziemi, strzeże ich, bada ludzi i tak dalej. Teksty na ten temat znajdziecie w Piśmie Świętym. Umieściłem je również w materiale z dzisiejszego rozważania Słowa Bożego. Zgodnie ze znaczeniem proroczych siedmiu oczu Baranka możemy więc powiedzieć, że to właśnie Duch Święty, będący jakby oczami pańskimi, szuka ludzi na tej ziemi, ku ich zbawieniu, bada ich, prowadzi i strzeże, oświeca ich i objawia im Bożą prawdę. Teraz popatrzmy na siódmy werset piątego rozdziału Księgi Apokalipsy i przystąpił. I wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. <laughs> Baranek zbliżył się do tronu ojca i odebrał z jego ręki zwój zapieczętowany siedmioma pieczęciami. Za chwilę, jak będziemy czytać, w szóstym rozdziale księgi Apokalipsy baranek zacznie zrywać pieczęcie, aby objawić ludowi Bożemu przyszłość i ostateczne zbawienie. Chrystus, jak zapisał Jan w Apokalipsie w pierwszym rozdziale i wersecie pierwszym, jest tym, który odsłania wierzącym tajemnicę przyszłości. I ósmy werset. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Gdy baranek wziął księgę od ojca, Dwudziestu czterech starszych i cztery istoty żywe upadli i złożyli barankowi pokłon jako wyraz najwyższej czci, hołdu, uwielbienia, szacunku, wdzięczności i dziękczynienia. Oddanie takiego pokłonu i najwyższej czci Chrystusowi przez najwyższe niebiańskie stworzenia. Jest kolejnym dowodem boskości Chrystusa. W Apokalipsie, w XIX rozdziale i dziesiątym wersecie czytamy, że gdy Jan chciał oddać pokłon aniołowi towarzyszącemu mu wizjach apokalipsy, tenże zabronił mu tego, stwierdzając, że jest sługą Bożym i tylko Bogu należy się pokłon również apostołowie Paweł i Barnaba podczas pierwszej podróży misyjnej zabronili i nie przyjęli hołdu i dziękczynienia od mieszkańców Listry za uzdrowienie kaleki jak o tym czytamy w Dziejach Apostolskich XIV rozdziale gdyby więc baranek nie był równy Ojcu składanie mu boskiej czci Byłoby bałwochwalstwem. Także przyjęcie boskiej czci przez Baranka potwierdza jego boskość. W przeciwnym wypadku byłoby to bluźnierstwem i bałwochwalstwem. W Apokalipsie i innych księgach Biblii, harfy są wspominane jako instrumenty muzyczne, których używano w wielbieniu Boga. Przy akompaniamencie swoich harf 24 czterech starszych wielbiło Boga i baranka. Każdy z nich miał również złotą czaszę wypełnioną wonnościami, czyli zgodnie z tekstem greckim kadzidłem. Jan od razu wyjaśnia, że są to modlitwy świętych. Jest to motyw zaczerpnięty ze świątyni izraelskiej. W świątyni izraelskiej kadzidło było zapewne przechowywane w złotych naczyniach, czaszach. Kapłan spalał garść kadzidła na ołtarzu przed zasłoną oddzielającą przedział święty od Najświętszego. Wonny dym rozchodził się po świątyni i docierał do przedziału Najświętszego do arki przymierza symbolizującej tron Boży. Chociaż nie jest to w tym tekście wyraźnie zapisane. Logicznym się wydaje, że starsi oddając hołd barankowi ofiarowują mu złote czasze, pełne kadzidła, czyli modlitwy świętych, które za pośrednictwem Jezusa jako naszego arcykapłana są przedkładane Bogu Ojcu. Można powiedzieć, że nasze modlitwy docierają do Chrystusa jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, który orędując za nami jednocześnie przedkłada je Bogu Ojcu. I teraz popatrzmy na werset dziewiąty i dziesiąty. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę. I zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Cztery istoty żywe i dwudziestu czterech starszych. Zaśpiewali nową pieśń barankowi. Pieśń wielbi Chrystusa za to, że poświęcił siebie dla odkupienia ziemian i przywrócenia ich do niebiańskiej rodziny. Istoty niebiańskie są zdumione i zachwycone miłością i postawą Chrystusa, tak odmienną od zachowania się Lucyfera. Lucyfer, dążąc do wywyższenia się, nie miał żadnych skrupułów, by niszczyć, zabijać, zadawać ból i cierpienie. Natomiast Jezus dla dobra stworzenia poświęcił siebie aż poza granicę unicestwienia siebie samego. Istoty niebiańskie nie mają już żadnych złudzeń. Kto jest kim w tym wielkim boju między dobrem a złem? To, co mnie zachwyca, to ciepła miłość istot niebiańskich do ziemian. Istoty niebiańskie szczerze się cieszą z ocalenia ludzkości, tak jakby ten problem bezpośrednio ich dotyczył. A teraz popatrzmy na werset jedenasty i dwunasty. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, ale liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. <laughs> Jan zapisał, że do uwielbienia Baranka przyłączyły się także nieprzeliczone zastępy aniołów. Te hołdy składane Panu Jezusowi przez cztery postacie, dwudziestu czterech starszych i wszystkich aniołów po raz kolejny wykazują bóstwo Chrystusa, bowiem taką samą cześć. Nawet z użyciem tych samych słów i zwrotów, łącznie z pokłonem, oddają aniołowie Bogu Ojcu. Jeśli nie wierzycie i chcecie się przekonać, otwórzcie razem ze mną Księgę Apokalipsy, tam rozdział siódmy i czytamy wersety jedenasty i dwunasty, gdzie jest zapisane, co następuje. Werset 11 i 12, siódmego rozdziału księgi Apokalipsy. Czytamy: A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość. I dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A więc zauważam osobiście, że cześć, hołd i uwielbienie, które jest składane Bogu Ojcu, niczym w zasadzie nie różni się od boskiej czci, uwielbienia, jaką istoty niebiańskie oddają Panu Jezusowi Chrystusowi. I popatrzmy teraz na werset trzynasty. Jan zapisał: — I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło, temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. W końcu Jan wspomina, że widział jak cały wszechświat przyłączył się do istot niebiańskich w oddaniu czci barankowi i Ojcu. Teraz chyba już nikt nie ma wątpliwości. Że Chrystus jest osobą boską, równą Bogu Ojcu, skoro cały wszechświat i wszystkie istoty niebiańskie czczą go na równi z Ojcem. Jednak antytrynitarze wysuwają zarzut, że w tej wizji Jan na tronie wszechświata widział tylko Boga Ojca. Dlaczego? Wyjaśnienie jest następujące. W badanej wizji przedstawiony jest Chrystus w fazie swojej orędowniczej służby w niebiańskiej świątyni. Widzenie dotyczy uroczystej inauguracji arcykapłańskiej służby Chrystusa przed Bogiem Ojcem po jego wniebowstąpieniu. Gdy wstawiennictwo i pośrednictwo Jezusa dobiegnie końca, a obecna historia Ziemi dojdzie do swego finału: Chrystus zakończy swoją służbę arcykapłańską w niebiańskiej świątyni i zasiądzie na, zasiądzie na tronie wszechświata razem z Bogiem Ojcem. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, proszę, aby przeczytał sobie 22 rozdział Księgi Apokalipsy. I tam werset pierwszy i trzeci, 22 rozdział Księgi Apokalipsy, werset pierwszy i trzeci, gdzie Jan widział na nowej ziemi, w odnowionym świecie, zasiadającego na tronie wszechświata, razem baranka i Boga Ojca, Chrystusa, razem z Bogiem Ojcem. Przechodzimy do wersetu 14. Ostatniego, który zamyka piąty rozdział Księgi Apokalipsy. A cztery postacie mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Cztery postacie słowem Amen, potwierdziły słuszność czci, składanej Ojcu i Synowi przez wszechświat. Amen to wyraz hebrajski oznaczający, aby tak się stało. Jest partykułą uroczystych potwierdzeń. Natomiast starsi w najwyższej czci i szacunku, znowu uklęknąwszy twarzą do ziemi, złożyli ojcu i synowi, barankowi Jezusowi Chrystusowi pokłon, boską cześć. Wyciągnijmy teraz jakieś wnioski końcowe z naszego studium, piątego rozdziału Księgi Apokalipsy. Piąty rozdział Księgi Apokalipsy, jak zauważyliście, w przeciwieństwie do czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy, koncentruje się na osobie Jezusa Chrystusa. Przedstawia Chrystusa jako osobę boską, równą Bogu Ojcu. Ukazuje go również jako zbawiciela ludzkości i ziemi. Przedstawia go jako arcykapłana w niebiańskiej świątyni. Arcykapłana, który oręduje za wierzącymi. Jest naszym pośrednikiem, jest naszym obrońcą, orędownikiem, rzecznikiem przed obliczem Boga Ojca. Ponadto w Księdze Apokalipsy, piątym rozdziale, widzimy niebo i wszechświat zjednoczone w dziękczynieniu i uwielbieniu baranka za ocalenie ziemian. Rozumiemy więc, że mieszkańcy niebios i wszechświata są zainteresowani naszym losem, kochają Ziemię i jej mieszkańców, i szczerze się cieszą jej ocaleniem. I ostatnia myśl. Czwarty rozdział Księgi Apokalipsy. I piąty rozdział Księgi Apokalipsy objawiają również prawdę o Trójcy Świętej. Jan widział Ojca na tronie wszechświata i baranka równego Ojcu jako naszego orędownika. Widział też obecność Ducha Świętego ukazanego w przenośni przez siedem ognistych pochodni przed tronem. I siedmioro oczu baranka. Moi drodzy, gdyby ktoś chciał otrzymać wydruk dzisiejszego rozważania, piątego rozdziału Księgi Apokalipsy, proszę nas poinformować mailowo i również drogą elektroniczną, mailową, taki materiał zostanie Wam wszystkim wysłany. Przypominam również. Że na Facebooku adwentyści Kalwaria Zebrzydowska znajduje się najróżniejsza literatura płatna i bezpłatna. Wejdźcie, popatrzcie. Może jakaś książka was zainteresuje. Oczywiście, wszystko wyślemy pocztą na wskazany adres. Literaturę bezpłatną, oczywiście, bezpłatnie. Dziękuję za uwagę ku Bożej chwale. Amen.